Wyścig. Był trening? Był trening, był. Słyszałem, bo tam jeździ Wojtek Lisiecki i miałem z nim kontakt, nowa nawierzchnia. Dzieje się w Krośnie. Dzieje się w tym meczu. Przez pechową sytuację z Piotra Protasiewicza zamiast 3-3, 5-1 dla gości, złapanie kontaktu na 4 punkty. To jest sytuacja najważniejsza i wyścig kończący drugą serię przed nami. Adrian Miedziński bez punktów w pierwszym swoim starcie z Danielem Kaczmarkiem, który wygrał wyścig młodzieżowy. W ubiegłym roku Daniel w dwóch wyścigach wystartował tutaj jeszcze w barwach Unileszno bez żadnego punktu. Dzisiaj ma już 3. Przeciwko nim Patryk Dudek, który pierwszy wyścig wygrał, i Jarosław Hampel, który w inauguracyjnym biegu nie przywiózł żadnego punktu. No wszystko, można powiedzieć, jedziemy od nowa, bo ja już tutaj zastanawiałem się, gdzie będzie można taktyczną rezerwę zrobić podczas jazdy Piotrka, ale ten jego defekt i upadek w konsekwencji sprawił to, że mamy wynik taki, że tylko 4 punkty i każdy z biegów będzie tutaj decydujący. No zobaczymy teraz, jak pojedzie właśnie Jarek z tego czwartego pola startowego. Tam, gdzie się ustawia bardzo blisko bandy, tam była taka najprzyczepniejsza, najfajniejsza nawierzchnia i miejmy nadzieję, że ją wykorzysta. I zobaczymy również, no co pozmieniał Adrian Miedziński, bo na złotym kasku pierwsze dwa biegi do momentu upadku był niepokonany. Potem ten upadek trochę mu pokrzyżował szyki, ale na pewno musi wprowadzić jakieś korekty, bo ten tor jest zupełnie zgoła odmienny do tego, co miało miejsce w czwartek. Na pewno wiemy, że nic nie wiemy, jeśli chodzi o pola startowe. Z każdego już dzisiaj zawodnicy wygrywali i to jest fantastyczna sprawa. Może nie informacja. Biegi, ale starty. Biegi też, przed wyścigiem siódmym. Od krawężnika Adrian Miedziński, Patryk Dudek, Daniel Kaczmarek i Jarosław Hampel. Dobra reakcja Hampela, czy zamknie wszystkich? Prawdopodobnie tak. Hampel na pierwszym miejscu, Dudek na razie trzeci, Adrian Miedziński rozdziela parę falubazu, Zielona Góra, ale chyba tylko na moment, jednak broni się na drugim miejscu Adrian Miedziński. Ciasno było na wejściu i w szczycie drugiego łuku, teraz próbuje przy krawężniku odebrać mu 2 punkty Patryk Dudek. Hampel nie jest tak szybki, widzi to na pewno Adrian Miedziński. Twarda rywalizacja, ostra walka między nimi, jeszcze nie rezygnuje Patryk Dudek. Ten wyścig będzie ciekawy, podnosi delikatnie koło Adriana Miedzińskiego, trzyma jednak konsekwentnie krawężnik, troszkę mocno wykontrowany Dudek chciał się jeszcze podłączyć do tej walki. Daniel Kaczmarek cały czas na pierwszym miejscu, Jarosław Hampel i znowu podjeżdża do niego maksymalnie blisko Adrian Miedziński. Będzie miał jeszcze okazję, trzyma krawężnik Miedziak, jakby chciał troszeczkę przestraszyć, wywieźć Jarosława Hampela. Hampel ciśnie z tego motocykla, ile ta maszyna, jeszcze na zewnętrzną próbuje się wypuszczać Miedziński, to nie jest dobra decyzja, wjeżdża przed niego Patryk Dudek na ostatnich metrach. No i 5-1 faluba, coś niesamowitego, fantastyczna, konsekwentna, twarda walka Patryka Dudka, który pojechał do końca. Dostał prezent czy nie dostał? Tak jak chciałem Patryka zganić za nerwowość i no fakt faktem, że mógł być poddenerwowany tym atakiem Adriana, który przeciągnął mu...